wszystkich mieszkańców ziemi tomaszowskiej bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam 18 i 19 do Rzeczycy na opis obyczajów numer 3, czyli o północy przybyłem do Wida. Nie zadusił mnie katar. Przez cały poranek okropnie rzęziłem. Dobry wieczór. No za chwilę zaczniemy ten kawałek próby. Kawałek próby, bo to rzeczywiście mamy miesiąc przed premierą. Jesteśmy miesiąc przed premierą, więc to, co Państwu pokażemy, to będzie taki niedokończony fragment połowy przedstawienia, może nie cała połowa przedstawienia. Piotr Muszyński, menadżer grupy teatralnej. Że dzięki panu Mikołajowi Rzeczyca zyskuje tak wiele, ponieważ wymyślił sobie, że najlepiej będzie, jeżeli tą trzecią część opisu obyczajów Jędrzeja Tytowicza, której jeszcze nikt nie adaptował, nikt nie przerobił na język sceniczny, że zrobi to od samego początku do końca właśnie w Rzeczycy. I jesteśmy za to panu bardzo, bardzo wdzięczni, panie Mikołaju. Mało jest prawdziwych Polaków. Z ojca! Są to synowie rozmaitych cudzoziemców. Metrów. Tak, mistrzów. Tak, mistrzów. Langwistów. Nareszcie kamerdynerów. Fryzjerów. Hajduków i Turczynów. Wszakże niedawno żona jednego ministra koronnego urodziła murzynka, której mąż chował na dworze swoim dorodnego murzyna. Mąż nie mógł żony martwić za tak jawne cudzołóstwo. Bo z niej panem został. Ale nie chcąc szpecić swej białej familii czarnym odrodkiem, kazał ochrzcić i nakrzym. I oddał do szpitala dzieci podrzuconych. A wkrótce potem umarł. Pani żona wyjechała za granicę. Żeby swobodnie mogła tam rodzić dzieci zdarzone. Białe. I czarne. Albo pstrochane. To ja jestem wdzięczny, że tutaj się zatrzymał ksiądz Gidowicz i że napisał opis obyczajów i pamiętniki, czyli historię Polski. Bo to już jest trzeci spektakl według tekstów tego autora, waszego plebana. Co prawda na początku z końcem wieku XVIII, ale jakże ważny tekst dla kultury polskiej. Ja jestem rozmiłowany w tym tekście i rozmiłowany w księdzu Gidowiczu. Oczywiście niektórzy twierdzą, że czytam go zbyt ironicznie, że on wcale tak nie pisał, jak pisał. Jak ja to czytam, ale wydaje mi się, że dzisiejsza sytuacja, dzisiejsza Polska może sobie pozwolić na czytanie księdza Gidowicza w sposób taki, jaki my go dzisiaj jesteśmy w stanie widzieć. Ksiądz Gidowicz opisał całą Polskę, pisząc opis obyczajów, pisząc pamiętniki, czyli historia Polski. I to jest dzieło fundamentalne, jeżeli idzie o wniknięcie w naszą narodowość czy państwowość,
nasze cechy, nasze lęki, w nasze frustracje, w nasze miłości, w nasze choroby, w nasze fascynacje. I dlatego z tego powodu, jeżeli kogoś interesuje Polska, to oczywiście warto się przyjrzeć chociażby tekstowi księdza Kitowicza. A jaki to będzie spektakl, to zobaczymy za miesiąc. Umysłu narodu. Poniatowski, niewojownik. Lubi rozkoszy. Zabawy jego z książkami, ludźmi uczonymi. No, z miłośnicami. Łazienki pod Warszawą. Milionowym kosztem wystawione i ozdobione. Były drugą połową serca jego, Poniatowskiego. Tam Poniatowski pływał po kanałach. A się Poniatowski przechadzał po rozległych gajach. Chcemy również kultywować Jędrzeja Kitowicza i tutaj obecnie przygotowują się aktorzy do nagrania trzeciej części obyczaju według Jędrzeja Kitowicza i chcemy pokazać mieszkańcom próbę czy próbkę wykonania tychże artystów Mikołaja Grabowskiego jako głównego reżysera. Miesiąc przed premierą. To jest kompletnie inna sytuacja. To jest kompletnie dziwna sytuacja dla nas. To tylko, że pan kierownik nas tutaj przymusił do tego, żebyśmy państwu pokazywali produkt kompletnie niegotowy. Carową Katarzynę nazywano wielką. Do wielkości umysłu, którym mogła się równać z największymi tego świata mocarzami, należy przydać wielkość zdrowia, którym się trzem wielkim chorobom tak długo opierała. To jest rakowi, Bachusowi i Wenerze. Była najprzód lubieżna i tej przywary niepohamowany zbytek sprawił jej raka, który ją toczył w członku wstydliwym lat kilkanaście. Ale mogą z tego bólu znieść po trzeźwo. Opijała się gorzałką gdańską dzień w dzień. Gdyby ją ten rak był zagryzł przed 1788, nie byłaby Polska zginęła. Super atrakcją dzisiejszego wieczoru będzie próba spektaklu nie w całości, gdzieś 30-40 minut tego już słynnego na cały powiat i poza powiatem słynnego opisu obyczajów Mikołaja Grabowskiego, którego premiera zaplanowana jest na 20 marca 2010 roku i to będzie ogólnopolska premiera teatru w remizie strażacki w Rzeczycy. To co będzie, będzie troszkę improwizowane. Wybaczcie państwo, ale my to tak naprawdę, jak będziemy grali 18 i 19 marca w Rzeczycy, będzie scenografia, będą światła, będzie muzyka nagrana. Sensibility. Poprzedzają.
Dużo nóżek. Liberze! Sacrifice fortium! Wzmacniają i przeciągają krócej lub dłużej miłość. Nieuchronnym następstwem są... Perfit jalousie? A potem... To już się mówi... Tout est fini.